Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Zapraszam na informacje dnia. To już 17 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainie. Armia Władimira Putina wciąż prowadzi naloty na domy mieszkalne, szkoły, a także szpitale. Wczoraj Rosjanie ostrzelali kolumnę kobiet i dzieci. Zginęło 7 osób. Atak Rosji wymierzony jest w ludność cywilną. Według oficjalnych danych w wojnie śmierć poniosło 79 dzieci, a prawie 100 zostało rannych. W rzeczywistości liczba ofiar może być wyższa. Z kolejnym apelem o pokój zwrócił się Ojciec Święty Franciszek. Nigdy więcej wojny. Pomyślcie przede wszystkim o dzieciach, którym odbiera się nadzieję na godne życie, o dzieciach zabitych, osieroconych, o dzieciach, które bawią się niewypałami. W imię Boga opamiętajcie się. Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało wideo, na którym rzekomo widać, jak spadochroniarze przejmują kontrolę nad lotniskiem na Ukrainie. Kolejne pociski wymierzone przez Rosję spadają na dzielnice mieszkalne w Charkowie. Rosyjska rakieta zniszczyła 5-piętrowy budynek. Zginęła kobieta. Rosjanie ostrzelali także szkołę w Charkowie. Kolejny akt denazyfikacji popełniony przez okupantów. Tym razem to szkoła w pobliżu Oleksiiwki. Rosyjska propaganda nigdy nie będzie mogła wyjaśnić ostrzału artyleryjskiego szkół, szpitali położniczych i ośrodków sportowych, a my nigdy nie zapomnimy ani nie wybaczymy. Do tej pory według informacji brytyjskiego ministra zdrowia Rosjanie zaatakowali co najmniej 25 szpitali oraz innych placówek służby zdrowia na Ukrainie. Ostrzeliwany jest też m.in. Czernichów. Wróg nadal atakuje rakietami z powietrza. Giną cywile. Wiele osób zostaje rannych. Wróg uderza w dzielnice mieszkalne. Dziś trafiono w hotel Ukraina. Jestem tu w tej chwili. Nie ma już takiego hotelu, ale sama Ukraina nadal istnieje i zwycięży. Celem Rosjan są niewinni ludzie, w tym kobiety i dzieci. W Siewierodoniecku, na wschodzie Ukrainy, w wyniku rosyjskiego ostrzału ranne zostały bliźniaki oraz ich matka. W ostrzale w Łódzku zginęły 4 osoby, a 6 zostało rannych. Do tej pory w Łódzku celami Rosjan były obiekty wojskowe, mówi ksiądz kanonik Paweł Chomiak, proboszcz Katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Przez kilka dni był spokój w Łódzku, nie włączały się syreny, ale przez ostatnie 2 dni to coraz częściej te syreny słychać w Łódzku i w całym, jakby w obwodzie wołyńskim. Po takim alarmie to trzeba biec do miejsca, do schroniska, do schronu. W naszym przypadku to jest bardzo blisko. Ta panika, czy ten pewien strach, bo nikt nie wie, co jutro czeka, co dzisiaj czeka i co przyniesie ten kolejny alarm, czy nie będzie to znak, że będzie nowy atak jakiś. W wyniku ostrzału rakietowego zniszczona została ukraińska baza lotnicza w mieście Wasylków w obwodzie kijowskim. Całkowicie zniszczony został pas startowy i skład paliwa. W następstwie ostrzału rakietowego lotnisko zostało zniszczone. Zniszczony został pas startowy, wybuchł skład z paliwem. Wiele miast zostało już doszczętnie zniszczonych. Rosjanie utrudniają także ewakuację ludności cywilnej oraz blokują transporty humanitarne. Ukraińskie władze jednak się nie poddają. Wczoraj udało się ewakuować ponad 7 tysięcy osób z oblężonych miast. Pomoc humanitarna dotarła do Kijowa. My będziemy namagać się każdego dnia, żeby ratować naszych ludzi. Ja wdzięczny. Będziemy każdego dnia starać się ratować naszych ludzi. Jestem wdzięczny każdemu kierowcy, który próbuje wykonać tę trudną misję. Jestem wdzięczny przedstawicielom Kościoła, którzy włączyli się w działania na rzecz ochrony korytarza humanitarnego w Mariupolu przed ostrzałem. Żołnierze ukraińscy ze swojej strony gwarantują całkowitą ciszę na całej trasie, aby Mariupol otrzymał żywność, wodę i lekarstwa, aby cywile w Mariupolu mogli udać się w bezpieczne miejsce. Mieszkańcy miasta Mariupol mogli wyjechać na bezpieczną terytorium. Od początku wojny Ukraińcy zniszczyli ponad 1/3 rosyjskich wojsk. Rosja gromadzi także rezerwy, aby wysłać wojska z powrotem na Ukrainę. Blisko 1 600 000 uchodźców z Ukrainy dotarło już do Polski. Rząd kieruje kolejne wsparcie dla ofiar rosyjskiej inwazji. W Warszawie odbył się także protest przeciwko zbrodniczym działaniom Moskwy. Na ukraińskie miasta spadają kolejne bomby. Zniszczonych jest coraz więcej budynków mieszkalnych. Giną cywile. Już ponad 17 dni Ukraina dzielnie broni się przed armią rosyjską i przed atakiem Rosji na Ukrainę.
żadne duże miasto nie zostało zajęte przez Rosjan. Mówi ambasador Ukrainy w Polsce Andrii Deszczycia. Od początku rosyjskiej inwazji Polska wspiera Ukrainę, mówił podczas wczorajszego Zgromadzenia Narodowego prezydent Andrzej Duda. Wierzę, że zwyciężą wartości, które wspólnie wyznajemy. Wartości, na których zbudowana jest cała zachodnia wspólnota, a których bronić ma Sojusz Północnoatlantycki. Niech żyje Sojusz Północnoatlantycki. Niech żyje wolna Ukraina. Niech żyje Polska. Boże, błogosław naszą ojczyznę. Za okazane wsparcie i pomoc Ukraińcom dziękuję prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jestem wdzięczny za pomoc, jaką już otrzymaliśmy od waszego państwa, od waszego narodu. Jestem wdzięczny za wysiłek, który czynicie, abyśmy mogli zabezpieczyć ukraińskie niebo. Coraz więcej uchodźców z Ukrainy ucieka przed wojną do Polski. Wojna się zaczęła, to byliśmy wszyscy w szoku. My nie myśleli, że będzie wojna. My myśleli do ostatku, że tylko to straszy nas, ale tak wyszło. Od 24 lutego do naszego kraju przybyło blisko 1 600 000 osób. Ukraińscy uchodźcy uciekając przed wojną do Polski otrzymują odpowiednie wsparcie, żywność, nocleg, a także troskę i życzliwość. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński podkreśla, że rząd przy wsparciu organizacji pozarządowych robi wszystko, aby pomoc jak najszybciej dotarła do uchodźców z Ukrainy. Bardzo mocno współpracujemy z organizacjami humanitarnymi z całego świata, takimi jak Czerwony Krzyż, takimi jak agendy ONZ-owskie, UNHCR, UNICEF, który pomaga przede wszystkim ukraińskim dzieciom. Polski rząd uruchomił dla Ukraińców specjalne połączenia kolejowe do Niemiec i Czech. Pociągi odjeżdżają z Przemyśla, Warszawy, Krakowa i Katowic. W ramach rozkładu PKP dziś 9 pociągów specjalnych, jutro również 9 pociągów specjalnych. W tym samym czasie każdego dnia jest 8 pociągów rejsowych, co daje oczywiście dziennie 17 pociągów do Niemiec, łącząc specjalne i rejsowe z całego kraju i 12 do Czech. Informuje wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Natomiast od 16 marca ruszy system rejestracji dla uchodźców z Ukrainy, którzy chcą otrzymać numer PESEL. W najbliższą środę, 16 marca, rozpocznie się ta rejestracja prowadzona przez gminy. Szanowni Państwo, system jest gotowy, ale musimy go przetestować i gminy muszą się przygotować do wdrożenia ustawy. Polska jak na razie nie musi się martwić o swoje bezpieczeństwo, zapewnił minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w 23. rocznicę wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podziękował także wojskom sojuszniczym za obecność. Żołnierze Wojska Polskiego ramię w ramię z żołnierzami Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji tu na polskiej ziemi dbają o nasze bezpieczeństwo. Są w stanie w tej trudnej sytuacji, groźnej sytuacji zapewnić bezpieczeństwo naszej ojczyźnie. Na Placu Trzech Krzyży w Warszawie odbył się dziś protest przeciwko inwazji Rosji na Ukrainę. No nie możemy milczeć zamknięci w domu. Myślę, że po prostu musimy wyrazić, co czujemy. To, co się dzieje teraz na Ukrainie, jest dla mnie bardzo wzruszające. I nie wyobrażam sobie, żeby właśnie na takich marszach nie brał udziału. Marsz pod hasłem Matki wołają, przestańcie strzelać do dzieci, przeszedł pod ambasadę Federacji Rosyjskiej. W proteście udział wzięło wielu polityków, między innymi premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Dokument czeka jeszcze na podpis prezydenta. Sejm już w środę uchwalił ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Następnie trafiła ona do Senatu. Dzisiaj Izba Niższa polskiego parlamentu przyjęła 60 poprawek. Tym zakończyliśmy rozpatrywanie uchwały Senatu w sprawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Uchwalona ustawa określa szczególne zasady legalizacji pobytu w Polsce obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Każdy, kto przekroczy naszą granicę, będzie mógł legalnie przebywać przez 18 miesięcy.
Oprócz tego wszyscy obywatele Ukrainy będą mogli pracować w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Przepisy zawarte w specustawie pozwolą Ukraińcom na rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy. Dzięki temu będą mogli oni korzystać z usług i instrumentów rynku pracy w postaci na przykład pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz szkoleń na takich samych zasadach jak Polacy. Wprowadzi ona także ułatwienia w organizacji opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Po poprawkach Senatu zdecydowano także, że uchodźcy z Ukrainy będą mogli otrzymać numer PESEL i założyć profil zaufany. Początkowo ma się to odbywać w formie elektronicznej poprzez aplikację. Będą otrzymywali papierowe potwierdzenie nadania numeru PESEL, potwierdzenie wydania tego profilu zaufanego i tutaj haseł. Pracujemy jeszcze nad rozwiązaniem, które możliwe, że pozwoli na to, żeby też wprowadzić jakiś nośnik fizyczny. Mówił pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Janusz Cieszyński. Oprócz tego uczniowie i studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Uchodźcom z Ukrainy przysługiwać też będzie pomoc finansowa. Zgodnie z ustawą dostaną oni jednorazowo 300 zł na osobę. Regulacja umożliwi też wypłatę świadczeń Polakom, którzy zapewnią wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy. Będzie to 40 zł za dzień na osobę. 16 marca to także czas, od którego będzie można składać wnioski, będą mogli składać wnioski Polacy, którzy goszczą pod swoim domem Ukraińców. Mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Ustawa zaostrza również kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi i sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego poświęcono tablice upamiętniające kapelanów, którzy zginęli w Katyniu. Uroczystej Eucharystii przewodniczył biskup Polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego uczczono dziś pamięć kapelanów Wojska Polskiego zamordowanych przez Sowietów w czasie zbrodni katyńskiej w 1940 roku. Upamiętniono ich specjalnymi tablicami. Trafią one do kościołów polonijnych w Chicago i Orbalinda. Za powstanie tablic ich inicjatorom dziękował biskup Polowy Wojska Polskiego, ksiądz biskup Wiesław Lechowicz. Wyraził także nadzieję, że spełnią one szczególną misję. Że one będą służyć kolejnym pokoleniom naszych rodaków żyjących na amerykańskiej ziemi w coraz lepszym poznawaniu historii ojczystego narodu i w coraz bardziej skutecznym wyzwalaniu się z tego wszystkiego, co nie jest godne człowieka. Niestety ta historia dziś się powtarza. Tym razem na ukraińskiej ziemi. Nie zmienia się tylko agresor i cel jego zbrodniczych działań. Tak oto widzimy na własne oczy nie tylko czym kończy się posłuszeństwo Bożemu Słowu i Prawu, ale i do czego prowadzi nieposłuszeństwo Bogu, pogarda Bożą wolą, połączona z pychą i zachłannością. Podczas uroczystości przedstawiciele ordynariatów polowych rzymskokatolickiego, prawosławnego i ewangelickiego dziękowali za ofiarną służbę kapelanów katyńskich. Modlili się także o pokój na Ukrainie. Kościół prawosławny w Polsce nie rozumie, cierpi i sprzeciwia się agresji Rosji na Ukrainę. Niechaj te tablice przypominają o potrzebie budowania pokoju. Bo tej modlitwy bardzo dziś potrzebuje cały świat. W wyniku rosyjskiej agresji na Ukrainę cały świat zmagać się będzie z problemem dostaw produktów rolnych. I choć Polska pod tym względem jest bezpieczna, to jednak musimy się przygotować na wzrosty cen.
W wyniku wojny na Ukrainie rodzą się obawy o bezpieczeństwo żywnościowe Europy i świata. Jak przypomina ekspert do spraw rolnictwa Aldona Łoś, Ukraina odpowiadała za dużą część światowych dostaw produktów rolnych, między innymi pszenicy, kukurydzy, cukru i oleju słonecznikowego. Ukraina to jednak jest kraj mlekiem i miodem płynący. Tam można zagospodarować obszary i produkować dobrą żywność, dobrej jakości zboża. A w tej chwili tego nie będzie przecież. Ci ludzie teraz przede wszystkim walczą o życie, nie myślą o uprawie pola. I skutki tego odczuje wiele państw zachodnich. Polacy, jak podkreśla ekspert do spraw rolnictwa Marek Wojciechowski, nie muszą obawiać się o problemy z dostarczeniem żywności. My eksportujemy do Ukrainy około 4% naszej żywności, a importujemy 2%, więc tutaj znaczącego wpływu na rynek Polski nie ma. Jednak ograniczenia eksportowe i rosnące ceny gazu i ropy, a także nawozów sprawią, że ceny w polskich sklepach zaczną rosnąć. Na pewno ceny będą rosły. Przy okazji zawsze te ceny będą rosły, nie dlatego, że muszą rosnąć, ale będą przy okazji wszyscy ludzie, trudno ich określić nawet, będą chcieli przy okazji zarobić. Na wiosnę, kiedy ruszą prace na roli, to ceny w sklepach najprawdopodobniej znowu pójdą w górę, jednak szybko powinny się stabilizować. W Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu odbyły się dziś egzaminy dyplomowe słuchaczy studiów podyplomowych z retoryki i wystąpień przed kamerą. Dziś mury Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu opuścili kolejni absolwenci studiów podyplomowych. Chciałabym rozwinąć swój warsztat, który dotyczy przemówień, wystąpień. Chciałam się lepiej wysławiać i myślę, że te studia pomogły mi w tym. A mowa o studiach podyplomowych z retoryki i wystąpień przed kamerą. Studia wybrałam dlatego, aby pozbyć się stresu, a także aby podszkolić warsztat swojej mowy. Wybrałam te studia, aby pozbyć się stresu i obaw przed występem przed kamerą. Myślę, że studia spełniły swoją rolę. Swój retoryczny warsztat chcieli w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej udoskonalić przedstawiciele różnych zawodów. Jestem adwokatem i profesjonalnie zajmuję się komunikacją. Wybrałem się na te studia, ponieważ chciałem poprawić swoje zdolności w tym zakresie. Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu ma bogatą ofertę studiów podyplomowych. Oprócz retoryki i wystąpień przed kamerą to m.in. prestiżowe studia MBA, w tym MBA w ochronie zdrowia, bezpieczeństwo narodowe i cyberbezpieczeństwo, etyka dla nauczycieli, mediacje i negocjacje, polityka ochrony środowiska, ekologia i zarządzanie, relacje międzynarodowe i dyplomacja oraz dziedzictwo myśli świętego Jana Pawła II. Kończymy już informacje dnia, ale zapraszam do pozostania razem z Telewizją Trwam. Do zobaczenia.